Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedranie 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy oraz y, swoje plany tutaj a, omawiam podczas gry. E, no i jedziemy. E, 20007, e, 2007 2007 e, i no staramy się przede wszystkim zrobić dobry ranking e, do 2400 taki jest plan, ale im więcej o tym mówię, tym <tudniej> trudniej się to rozgrywa. No, ale dobra, jedziemy. E4C5, z obrona sycylijska. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik, jak zagra, bo oczywiście może zagrać bardzo, bardzo różnie. Także gramy, komentujemy, ale coś widzę, że się przeciwnik nieco przywiesił już na samym początku. Przypominam również o y, darmowym kursie dla osób początkujących. Można sobie go pobrać w opisie filmu, oraz w komentarzu, jest przypięty, oraz o darmowym e-booku. Również osoby początkujące na pewno z tego mogą sobie skorzystać i poprawić nieco swoją grę, albo jakiś tam element, którego jeszcze nie znaliśmy. To zawsze, zawsze myślę, że warto w ten sposób zostawiać mi maila, a ja wam czasem wysyłam wiadomości. Z różnymi opcjami, ale też różnymi ofertami, ale to wszystko już niebawem. E, moi drodzy, no tak sobie gadam, gadam, ale widzę, że przeciwnik się mocno zawiesił. Nie chciałbym wygrać w ten sposób partii, bo to nie sprawia żadnej przyjemności. E, no cóż, ale jest jak jest i sobie cierpliwie czekamy. Połączenie internetowe jest małe opóźnienie, no, ale chyba nie aż tak małe, że to trwa półtorej minuty, póki co. No czasem się tak zdarza i trzeba poczekać. Zobaczymy co dalej. Na spokojnie. Oczywiście, jak już to oglądamy, to pamiętajcie, że można sobie przewinąć paskiem, jakby co. Będą też rozdziały. No dobra, mamy skoczek F3. Zagrajmy D6. Yy, yy, wariant Najdorfa, czyli trudny, ambitny, yy, ale też dający bardzo wiele możliwości, bardzo ciekawych. Zresztą skoczek F6 z atakiem. Skoczek, i tutaj najważniejszy ruch to jest A6, właśnie w Najdorfie. Oczywiście nie trzeba grać A6, można sobie zagrać na przykład E6 zamiast A6, ale jak Najdorf, to Najdorf. I tutaj zagram sobie E5. Ten skoczek przejdzie pewnie na B3. Jedna z najpopularniejszych odpowiedzi. Oczywiście można też wrócić na F3. Tutaj będę się starał wyprowadzić gońce w te miejsca, zrobić roszadę i skoczka przez D7. Następnie B5, może wieża C8, Hetman C7, Skoczek B6. Gdzieś tam na C4. Przede wszystkim będzie walka o punkt D5, to jest ważne. No i tutaj, oczywiście, goniec na E6. Już widzimy, że ten Skoczek za bardzo wejść nie może, bo tutaj też przy okazji pionek wisi. Skoczek d2, a to ciekawe posunięcie. Może on chce tutaj coś zadziałać, więc mu w tym przeszkodzę i zagram od razu b5. Chociaż też hetman c7 było pewnie ciekawe. Wydaje mi się, że skoczek z b3 na d2 jest y, złym ruchem. Dobra, jest roszada, gońcem na e7 zagrać trzeba, koniecznie, żeby mieć przygotowaną roszadę. No tak dziwnie to wygląda u niego, bo ten skoczek no właśnie stracił, yy, stracił trochę temp. Tu może wejść, ok. Yy, myślę, że skoczkiem na D7 jeszcze zagram. Nie boję się takiego wejścia. Mogę sobie spokojnie oddać tego gońca bez żadnego problemu. Tak czuję. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dobre, bo te pionki 3 tutaj w centrum będą silne. A przede wszystkim pionek, jak już zbiję na E6, będzie bardzo dobrze pilnował pola D5. Ten skoczek nie będzie miał nic do powiedzenia oraz będę pilnował pola F5. Również to będzie wyglądało solidnie, więc myślę, że gość tak zagrał trochę bez pomysłu. Tym skoczkiem potańczył. No wyszedł tutaj, potem tu, potem tam, potem tu, potem tu i potem tu. No masakra, tyle potańczył skoczkiem. No rozumiem, skoczek, czy to jeszcze normalne? Potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Um, niepotrzebne trzy ruchy według mnie zrobił. Raz, raz, dwa, trzy. Okej okay. No to sobie gramy dalej w szachy. Myślę, że wieża C8, naturalnie sobie tutaj wieżę wyprowadzimy na wolną linię. Hetman C7 w natarciu. Ok, goniec E3 i hetman C7, bo już będzie konkretna groźba B4, żeby tam pionka na C2 skubnąć. Ale też oczywiście trzeba uważać na pionka A6. Dobra, jest takie posunięcie. Um, hmm. Może zastanawiam się nad gońcem C4, to też jest ok ruch. D5 się nie boję, Ten skoczek stoi źle. Zagrajmy w ten sposób. Spróbujmy, wypro... Spróbujmy wymienić te gońce. Jak wejdę Hetmanem, to mogę atakować bardziej pionka E4. Będę groził H6. Ten skoczek, jak ucieknie, to sobie wezmę. Pionka na. Właśnie na E4. Wieża D8 też można sobie zastosować. Skoczek B6 już nie bardzo. Znaczy teraz tak, jeżeli stoi Hetman się dom oczywiście. Ale myśl... wydaje mi się, że gonie C4 jest ok. Właśnie obrona socjalistka jest o tyle ciekawa i taka powiedzmy. Obfita w różnego rodzaju warianty, że bardzo dużo jest fajnych możliwości, i nie zawsze te figury można. Na przykład, chodzi mi o to, że na przykład jak stoi koniec E6, nie boję się, że mi zbije, bo będzie ok, ale sobie ucieknę, zagram, wymienię i też ta wymiana będzie ok, więc chodzi mi o to, że tutaj sporo wymian jest takich w porządku i mało inwazyjnych, powiedzmy w ten sposób. Dobra, teraz się zastanawiam od H6, skoczek F3 tu. Hmm, a może na spokojnie, bo czasami jak on zagra tak, to ja wtedy h skoczek nie będzie miał wyjścia. Zbiję na E2 i spróbuję wymienić hetmany. Jeżeli wymienię hetmany i wieża moja się ustawi na C4, wieża C4, potem wprowadzę drugą wieżę i już będę groził naprawdę tym ruchem B4 i na C2 kopnę. Już się w ogóle pojawia y, opcja y, kopnięcia właśnie ruchu B4, i żeby tutaj y, wybić. Ale tak jak mówię, czasami przeciwnik może się pośpieszyć i zagrać F3, bo tutaj broni, ale zapomniał o skoczku. Oczywiście nie ma na to co liczyć przede wszystkim, ale warto oczywiście spróbować to dostrzec. No to się łatwo mówi, ale. No łatwo się mówi, ale grać na pewno jest troszkę trudniej. Póki co wiem, że ten skoczek na G5 nie jest najlepszy. Więc niech sobie na razie stoi. Po co ja mam go na razie odpędzać? Poczekam na lepszą okazję. Czasami tak można chytrze do tego troszeczkę podejść. No i Hedman C4. Gość się zastanawia, oczywiście. Zastanawia się, co zrobić. Bo też, jakby on zagrał jakiś taki pusty ruch typu A3, no to ja mam bicie na E2, skoczek bije, gram H6, on ucieka, i ja zbijam sobie pionka na E4. I to wygląda dobrze. Dobra, jest F4. To chyba tego pionka zdobywam. Biję tutaj Hetmana. Czyżby B4 mogłem zagrać? Ale to i tak, gram H6, on gra tu. I ja biorę sobie piona centralnego za darmo. Jeszcze mi zbił dobrze. Zbijamy oczywiście pionkiem, żeby gońca oswobodzić. Tutaj skoczek broni tego pionka, więc jest OK, a skoczek musi po prostu uciekać. No i zobaczcie, pionek na e5 jak kapitalnie broni pól centralnych, ani goniec, a przede wszystkim skoczek nie może tutaj wjechać. Czyli ograniczamy po raz kolejny figury przeciwnikowi. Dosyć prosty sposób, ale to jest wykorzystanie jego takich, no, błędów powiedzmy, strata temp, wejście skoczkiem, tutaj brak konsekwencji w biciu. Myślę, że konsekwencja w szachach jest bardzo ważna, nawet jeżeli ona jest nie do końca poprawna. To może być dobry prognostyk, jeżeli jesteśmy konsekwentni. No i teraz, jeżeli on zagra wieżą na d1, a tak raczej powinno nastąpić, to chyba wieża d8, bo chodzi o to, żebym ja teraz tutaj za chwilę zagrał f6, żeby bronić tego pionka. O, nawet tak nie zagrał. To daje mi bardzo dużo możliwości przeciwnik. Na spokojnie teraz f6. To jestem już w ogóle totalnie bezpieczny. Jasne, że tu puściłem trochę białe pola, ale to jest cały czas pion więcej. Ja mam jeden ruch, o właśnie. Dobrze, że tak zagrał, bo teraz dobrze się, dobrze się na to spojrzy. Zobaczcie, bierze D8, skoczek wejdzie tu, ja gram goniec F8. No i skoczek F5, ok, aktywnie, ale nie ma Hetmana, więc mnie tutaj krzywdy wielkie nie zrobi, a goniec dobrze sobie po diagonali działa, również z drugiej strony, czyli przepraszam, po przekątnej, żeby być precyzyjnym. No, tutaj już dostaję czasem. Pstryczka, pstryczka w nos i e, jestem poprawiany, że nie można mówić diagonala. Mówmy po polsku. Ach, ja mam takie luźne naprawdę podejście. Po co to się spinać nad jakimiś takimi super szczegółami jak... E, można sobie swobodnie. Wiem, że to brzmi filozoficznie, ale swobodnie żyć po prostu. No po co tu się, po co komplikować pewne proste rzeczy? Oczywiście ja nie jestem polonistą i nie muszę być, nie muszę też uważać na słowa, które mówię. Często się też mylę, zacinam, czasem może i jąkam. Normalne rzeczy, na litość boską. Tutaj e, dla mnie najważniejsze jest przekazywanie szachowych treści, a nie mówienie super polską polszczyzną, aczkolwiek myślę, że aż tak najgorzej to nie jest. Zresztą mówienie na żywo non-stop to też nie jest takie do końca chyba proste. Nie chcę tutaj jakoś tak specjalnie, ale dobra, się rozgadałem już bez sensu. Tak jakbym z kimś gadał przez telefon. Nieważne, wróćmy tutaj do szachów. Tutaj skoczek wjechał i plan jest prosty: wymienić sobie te dwie wieże. Oj, i tu jeszcze się pojawiła słabość. Taki ruch chyba jest, tylko czy on coś daje? Wieża zagra tu i tak yy, nie widzę żadnej jakiejś opcji ciekawej. Yy, ale. Ale ja mogę mu wymienić najpierw tak. On zbije i ja wtedy skoczkiem na A4. I ten pionek jest osaczony. Drugi pionek przeciwnika będzie za chwilę zdobyty. I to mi się podoba. Zobaczcie, też bez jakiegoś większego wysiłku to wszystko poszło, ale to dlatego, że mówię, przeciwnik popełnił troszeczkę błędów. No wjechał aktywnie wierzą w porządku, goniec wszystko dobrze trzyma, to może wyglądać groźnie, ale wydaje mi się, że... Aha, poczekajcie, bo jak ja tu zacznę wybijać, to on goniec na c5, tylko że dobrze dwa skoczki pilnują, więc jeden z nich powinien zostać na straży, więc może tym skoczkiem tutaj wybijemy na c3 i odbiję w razie co wierzą. Jak tu wieża wiedzie, to ja po prostu królem sobie ucieknę. Nie obawiam, nie obawiam się tego jakoś specjalnie. Oczywiście wpuściłem wieżę, wpuściłem... Skoczko. Zobaczcie, gość w ogóle Nie dostrzega chyba tego co ja chciałem dostrzec. No dobra, jeżeli tak stawia sprawę przeciwnik. To wracamy. Po prostu sobie wrócimy. Wieża. Czy ona tam może zagrać? No dobra, trzeba też tutaj wyjaśnić sprawę z tym skoczkiem jednak, mimo wszystko. Tą sprawę bym wyjaśnił następująco. Albo zagram sobie H5, a potem G6. Aczkolwiek trochę go tutaj wpuszczę do obozu. Albo, jak on odejdzie na przykład wieżą tu, taki ruch jak skoczek D6 będzie ok. I wtedy tego skoczka wymienię. Nawet za cenę tego pionka, ale potem po wybiciu ja sobie odbiję gońcem na B4 i będę wszystko trzymał. A przewaga dwóch pionków cały czas jest, więc można sobie pozwolić na jakąś dysproporcję. Dobra, tutaj się trzyma. No, takie napięcie przeciwnik wprowadził. Dobra, zagram sobie taki ruch H5 póki co. Troszeczkę się rozepcham, żeby mieć jednak tą opcję. Hmm, gdzieś tu skoczki sobie zaczynają wariować. Okej. Okay. No, też trzeba być uważnym, może tak i tak. To też jest ciekawa opcja, bo on zagra tu. Dobra, mam na to czas, gram tak i tak, żeby atakować gońca. A potem skoczkiem wejdę na D6. Jak wymienię tego z F5 potwora małego, takiego przeszkadzającego nieco, to już się wszystko fajnie poluzuje. Ok i skoczek na C4. Zobaczcie też walka o pola jest bardzo ważna. No, faktycznie ten skoczek teraz tego pola na D6 broni. Tutaj z jakimś ciekawym planem wjechał. No i zobaczymy, co zagra. O, przeciwnik zagrał tędy. No to ja mam teraz taki ruch. Aha, poczekajcie, bo on tu może. Może zagrać tędy i tędy. Spróbujmy w ten sposób. Mamy chyba na to czas. Oj, nie dostrzegłem taktyki. Bicie tutaj, bicie tutaj i skoczek. Tego nie dostrzegłem. Ależ on tu walczy o te pola, to jest niesamowite. Dobra, pora chyba na G6, nie ma innego wyjścia. Podstawiłem taktykę, wiesz, jak G7, tutaj wybijam, ale potem wybijam tu, więc chyba gość teraz sam podstawił po prostu. No dobra, jeszcze tam, jeszcze tam troszeczkę um, próbował coś. No dobra, mamy 2015 ranking, lecimy dalej. Przeciwnik 2010. No to go, znowu czarne. E4, a niech będzie może skoczek C6. Troszeczkę inaczej spróbujemy sobie pograć. Ostatnio też sobie taką fajną książkę przeglądał właśnie po skoczek C6. Takie nablica, ciekawe, ciekawe ciekawostki, że tak powiem. D5 sobie zagramy. Przepchanie ten, pionka, dobra, i c F5. No i taka francuska troszkę w gorszej wersji. Ten skoczek C6 teraz nie stoi super optymalnie, ale już się pojawiła po prostu struktura do gry. Teraz E6. To no taki ruch nie działa, bo mam goniec na E4, ale muszę uważać oczywiście, chociaż G4 też nie jest dobre, bo tam hetman by wchodził. ok no i tutaj teraz jak grać? Ja powiem szczerze, to jest wszystko dla mnie nowe ale myślę, że trzeba się troszeczkę tutaj rozpychać. Zagramy h5, potem skoczkiem, tędy lub tędy, goniec e7, dobra, skoczek h6, to są takie e, sprytne plany, czasami można tutaj gońcem zagrać, żeby spróbować to otworzyć. Goniec d3, goniec e7, skoczek fajnie pilnuje, można by było pewnie też wybić, byłoby ok. Dobra, no to skorzystam z tego zaproszenia teraz i wybiję. I będę sobie skoczkiem na F5. Nieco chcąc tego gońca, może sprzątnąć w pewnym momencie, ale też nie do końca. Długa roszada. To mi teraz podpowiada, żeby też się przeszykować do długiej. Ewentualnie z drugiej strony, też mogę skoczkiem zagrać tu i próbować dojść do C5. Ale skoczek też na C4 może sobie świetnie podziałać. Ważne jest to, że skoczek z F5. Jest dobrze tutaj asekurowany przez pionka H5, goniec Z7 fajnie asekuruje również pola G5, H4. Ciężko tego skoczka stąd po prostu wypędzić, jak będzie taki na przykład ruch H3 z zamiarem właśnie G4, dobrze, że to się pojawiło. To mam też ruch H4, który to wszystko przytrzyma na zawsze, ale też się teraz zastanawiam, czy to nie działa, ale chyba nie, zagramy po prostu H4. Nie robiąc roszady. Jeszcze trzymając tutaj tego króla w centrum, na spokojnie Jak ktoś lubi ostro grać i nie robić za szybko roszady, to myślę, że takie właśnie szachowe połamańce mogą działać. Skoczek zagra na A5 z planem właśnie wejścia tutaj, ale też z planem może A6B5, może B6C5. Jeszcze zobaczymy, dużo jest fajnych możliwości, no i ważne jest to, że te możliwości są. To jest bardzo istotne. Zobaczcie, przeciwnik nie za bardzo może nam tutaj coś zrobić złego. No goniec, OK, ale zobaczcie, asekuracja jest bardzo dobra tutaj. Czarnymi, myślę, że teraz może A6, żeby nie wpuścić tutaj w razie czego, żadnej figury. A z tym planem C5. Jeszcze muszę poczekać albo to przygotować, grając tak i C5, tylko że zawsze puszczam tutaj pole. Nie do końca może chcę to zrobić. Skoczek tu, prowokacja do wybicia, ale to jest dobre chyba dla mnie w ogóle wybicie. Nie muszę też się z tym śpieszyć, nie, na, na pewno nie muszę. E, zagram sobie po prostu wieża C8 z prostym planem, takim bardzo, bardzo widocznym, tylko też muszę uważać na skoczek E4 później, bo nie, bo, nie mogę wybić, bo Hetman mi wybije na D7. ok no to bicie w przodzie jest obowiązkowe. Goniec wybije. Ok, wejdę z koczkiem, żeby on też tam miał jakieś opcje już działania. Jak tak, to też mogę tędy sobie dać szacha, osłabić yy, króla. C5 król w centrum, tutaj też trzeba się zastanowić w razie czego. Dobra. Może w ogóle tak zagrać. Fajnie to przytrzymać. No dobrze, niech będzie ten ruch B5. Dlaczego by nie? Tymi pionkami tutaj sobie pogramy z tej strony i potem spróbuję zagrać sobie C5. No to jest taki nowy debiut dla mnie. Ten skoczek C6, mówię, jest takie sprytne. Da to do, do, do dopracowania. To taki, myślę, że troszeczkę wyższy poziom trzeba mieć, żeby starać się to zrozumieć. A z drugiej strony. Uważam, że można grać wszystko. To jest kwestia, co chcemy osiągnąć w szachach. No generalnie jak jesteśmy juniorami, mamy te 10 lat czy 12, no to warto tak ogólnie mówiąc grać ostre debiuty, żeby mieć dużo taktyki. A jak już jesteśmy, powiedzmy, źle to zabrzmi, ale tak mniej ambitni, to jakieś tam obrony francuskie, karokany, te, tego typu sprawy. Pewnie nie zaszkodzą. To jest kwestia oczywiście, jak chcemy grać, jakie chcemy grać debiuty. No to jest oczywiście zawsze sprawa dyskusyjna. E, tutaj można by wiele argumentów za i przeciw e, sobie powiedzieć. I DB4. A co tam atakujemy? Ucieka z skoczku. I teraz go sprowokuję. Zagram tak, on zagra tu, a ja wejdę skoczkiem tu, i ten Hetman ucieknie. Tak, zagramy. Spróbujemy go sprowokować. Tylko ten ruch jest może trochę bez sensu. E, bo no. Bo po tym ruchu, no okay, jak tak zagra, to sobie osłabi nieco króla, na to liczę. A to jest taka czysta, a nie, to ja tak zagram trochę dziwnie. Tutaj też trzeba uważać na ten marsz pianka, ale to się trzyma prowokacyjnie nieco. Dlaczego by nie, ale on już może tutaj z sobie podziałać. A właśnie, żeby ja się zaraz tutaj nie wykrzaczył w tym układzie. Coś tu może pograłem nie do końca tak, jak należy. No właśnie, on nawet na to nie spojrzał, więc zagram tutaj hetmanem. Już teraz nie ma widełek w razie czego, a już może jakieś opcje typu. Tak, nie, no to nie działa. To nie działa póki co. C5 może. No poczekamy, zobaczymy co on zrobi. Może spróbować i pionkiem iść A5, A4 i B3. Długi plan, ale jest. To jest ważne. Skoczek g Tak myślałem. No i to jest niezłe zagranie. Ja chyba to przytrzymam. Spróbuję. Nie muszę to zbić koniecznie i spróbuję wymienić Hetmany grając z skoczkiem. Jak się wymienił Hetmany, to może nie, nieco odżyje. Bo te ataki z jego strony mogą być bardzo niebezpieczne. Skoczek B6, może skoczek też tutaj mógł zagrać. Chociaż z drugiej strony nie będę blokował sobie pionka. Hetman zagrał, no bardzo też dobrze, bo tutaj F5 teraz jest bardzo niebezpieczny. No i patrzcie, niestety nie wygląda to u mnie dobrze. Może Roszada zrobić w ogóle ja to samobójstwo? Nie może tak zagrać, bo skoczek wisi. Mamy czas na kontrę, lecimy C5, no przecież. Już nie patrz, Krzysztof, tak optymistycznie na swoje pozycje. Gramy c5, no w końcu, niech ta wieża tutaj podziała, bo aż się prosiło, żeby tu zagrać, no jak wybicie to hetmanem chyba, żeby tutaj po prostu atakować yy, i pionkiem dosuwać się, tak. Yy, pionkiem do przodu, no i teraz to już ma większy sens. Czasami też trzeba uważać na takie poświęcenia, no odbijemy f5, no ale to figura więcej i no, na zawsze ten król może uciec, będziemy mieli na to czas. Ok, tu myślę, że skoczkiem zagramy sobie na C4. On zawsze kilka pól tutaj będzie ogarniał, a chodziło też o to, żeby nie było gońca F2 i żeby nimi nie wybił tutaj tego skoczka w taki prosty sposób. Co dalej, to zaraz się okaże. Dobrze byłoby wymienić hetmany, też jest opcja na hetman E3 w razie czego, o właśnie. Goniec F2 na jego miejscu bym zagrał od razu, ale wtedy może tak spróbujemy. Zawsze przytrzymam nieco ten punkt. No właśnie, tutaj się już muszę poprawić i nieco bardziej skupić. Podstawił. Nie widział? Takie niezauważalne bicie skoczka. OK. a no to wszystko działa. To jesteśmy w domu, słuchajcie. Podstawił skoczka. Okej, okay, no to tutaj Hetman E7, bronimy gońca, bronimy pionka, grozi teraz skoczek E3. No cóż, podstawkę wykonał gość. No wyszło ciekawie, bardzo ciekawie, Ciekawe jak tam to silnik wszystko ocenia. Warto sobie na pewno panalizować, jeżeli nam, nas coś tutaj bardziej interesuje. No to ja, no to oczywiście to nawet bez wahania wymieniam i gram wieża F8, żeby od razu wieża była w akcji. I nawet królem ucieknę. Wieża F7, no tak stabilnie tutaj trzeba pograć. Na czym on myśli? Może myśli, nad trzachem. Szach nie ma sensu oczywiście, bo goniec zostanie tutaj królem uciekne i wszystko się trzyma. Gość chyba uciekł albo ma problem z połączeniem. A, raczej problem z połączeniem. Dobra, wygląda to bardzo dobrze. Zdobywanie tutaj oczek już będzie bardzo trudne na tym etapie. Ok, wieża w 8, aby wieża już działała. Na taktyczne uderzenia muszę uważać, ale wieża broni skoczka, bo chodzi o to, że ok, sobie zagrał Hetman. Taki ruch mi się podoba. A nie, ja mogę też tutaj plasnąć. Mogę też tutaj, ale on mi da szacha wtedy. I wymuszę wymianę hetmanów O, to będzie dobry plan Skoczek E3 Tak zrobimy On na pewno no musi dać szacha, bo inaczej straci kolejne rzeczy A tu przy wymianie hetmanów Gra będzie już zdecydowanie prostsza Dokładnie No i co, ten skoczek, a zagram sobie na f5, to jest dobre pole, zobaczcie, przytrzymuję tu, przytrzymuję tu, zamykam linię, wierzę sobie przejdzie teraz tendy, tendy. Gości nie ma żadnej opcji na kontrę jakąkolwiek. Już można sobie grać troszkę szybciej nawet. Króla sobie mogę tutaj wstawić, skoczek f5 stoi genialnie. No, no mówię to, bo jest figura więcej, no ale... To by nie było figury, więcej też by stał genialny. Na przykład, jakby czarne miały gońca czarnopolowego, yy, tutaj zagram sobie po prostu standardowo troszkę wyżej, żeby ogarniać więcej pól, jakieś mieć możliwości. W razie czego? No Realizowanie takiej przewagi powinno być już proste. Yy, tutaj sobie o podprowadzę króla. Dlaczego by nie? Nic się tu nie dzieje. Absolutnie białe nie mają nawet przełomu porządnego, bo zwyczajnie wybijam topionem. Dobra, i myślę, że wieża E3 i zbieramy kolejne pionki. Jak jakaś wieża G4, to A5 albo D4. Bierzemy. Aha, on zagra tutaj i wybije mi wieżą. No to dobra, tutaj mnie złapałeś. Ale chyba taki ruch mam. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbijam tu. Jak on mi da szacha, to ja gram tu. Tak, wszystko działa. Ok. Są takie czasami kwiatki, które działają. Wierzę, że Edwa już pozbawia przeciwnika żadnych szans. Pozbawia szans, żadnych szans. Dobrze to powiedziałem. Ach, czek, uczy się całe życie. Ok. Drugie 6. Poza tym jeszcze tutaj wieża wchodzi, dobra Aha, tu weźmie pionka, no dobra, dobra, ale zobaczcie co się dzieje Ja zbijam tam Hop No jak zbije to tu Ale to też trzeba było dostrzec Okej okay. Weźmie mi tutaj, no weźmie Odejdę sobie na przykład tutaj, żeby bronić przy okazji skoczka Skoczek chyba tędy, tędy i tutaj. Albo podprowadzić króla. Hmm, chwilunia, żeby mi tutaj czegoś nie. Albo zagram sobie tędy. O. Bo jak on zagra tak, to ja zagram tu będę bronił, będę groził szachem, a tego pionka będę chciał doprowadzić. Dokładnie tak. Skoczek C2. Skoczek C2, nawet jak zagra tak, czy tak. To po prostu pionkiem mogę pójść. A no to jeszcze pomaga mi dojście dojściem do, królem do, do pionka. A tutaj to nawet jest szach. Podstawił. W tego też nie. Znaczy teraz dopiero dostrzegłem. Okej, okay, cyk. Dobra, mamy to. No dobra, lecimy jeszcze z jedną partią. Dlaczego by nie? 2144. Mamy go. No to co? Niech będzie znowu raz, jeszcze raz ten y, sam. Nowy debiut skoczek i D5 niech będzie. To taka trochę skandynawska, taka trochę, bo kombinowana nieco. Ale pokombinujmy. Teraz skoczek C3 prawdopodobnie. To Hetmanem gram na A5. Wprowadzę sobie za chwilę gońca, jak dobrze pójdzie. Goniec G4. Dokładnie. I teraz. Mój drogi przeciwniku, jeżeli zagrasz H3, będę musiał Cię zaraz to zbić. Um, wyprowadzić figury trzeba. Jeżeli on zagra h to ja to biję. Biję to. Słuchajcie, biję. No tak trzeba grać. Atakujemy gościa. Dobra. Tu jakieś wejścia, ok. Gram tak, żeby gońca wprowadzić i dać mu mata za chwilę. Z się gdzieś piesze. bo idę na ostry atak. No i co teraz? Ciekawe, jak to komputer ocenia w ogóle. D3. No goniec D6. Proste. Póki co. F4. Jest najlepszy raczej. I po F4 muszę się zastanowić, chwilę czy G5 jakiegoś nie wrzucić. Bo tutaj otworzę sobie potem wieżę, chyba G5. Nawet się nie będę zastanawiał. Idę na żywioł. Zawsze tu miał jakiegoś szacha, ale nie ma sensu. Zawsze tu mam szacha, to też dostrzegam. Tylko że król pójdzie tam. A jak zagram G5, już są konkretne groźby. Groźba jest taka, że biję i wchodzę wieżą. Mam nadzieję, mój drogi przeciwniku, że tu masz problemy duże. No na to, na to wygląda. Przypomnę, że nie może zbicia nie ruszyć pionkiem, bo dostaje mata na H2. A G5 przy okazji fajnie otwiera tutaj linię. O, to jest mądre zagranie. To jest bardzo mądre zagranie, tylko że ja to zbijam. Jak on zbija, to ja chyba długą i będę groził nawet takim ruchem. A może tutaj zbić w ogóle. Tak zrobimy, bo teraz wieża G8 wchodzi śmiertelna. Co teraz? Szachmat. 15 ruchów. Oj, i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Powiem Wam, że weszło pięknie. Weszła ta partia pięknie. Ehm. Nowy degut trzeba doszlifować. Nablica, jak znalazł. Dzięki serdeczne. E, widzimy się w kolejnych odcinkach. Przypominam, szachowo.pl: jak chcecie robić zakupy w szachowo.pl, to macie 10% zniżki na hasło Pan Szachus. W ten sposób wspieracie mnie, a Wy macie tańsze zakupy. E, polecam e, bardzo rzetelny i dobry sklep szachowy. Na razie, cześć.